Tak sobie kiedyś pomyślałem, że zacznę nagrywać filmy na YouTube'a podczas biegów. Będę pokazywał, jak to jest fajnie, leciutko, że sobie jedziesz na bieg, dostajesz pakiet startowy, numerek i to biegniesz. No to teraz mam. Gdynia przywitała mnie skuta lodem i śniegiem, ale też przywitała mnie kawo z jednej restauracji z takimi dwoma żółtymi łukami i frytkami, bo trochę zgłodniałem. A teraz idę na nocleg i tam będę spał, po to, żeby jutro rano biegać. Taki pomysł. I takiego spotkałem w Gdyni nad morzem. Edka. Pim, pim, pim. A mogłem pojechać z góry albo na Mazury, to do Gdyni mi się zachciało. A tu śnieg spadł, chyba spadnie jeszcze więcej, a rano trzeba będzie biegać. Może dam radę, zobaczymy. 21 km, 10:30 w Gdyni. Jutro rano idę na pizzę i spać. Elo. Ale pogody to się nie spodziewałem takiej. Myślałem, że będę mógł nadal na krótkich badajkach biegać, a jutro chyba w kożuchu polecę. Albo w innych czapkach zimowych. Taki diabeł tasmański, albo jeszcze jakie inne stwory. Porządek Andrzeja, kiedy się ubiera na bieganie. Jak tu wszystko leży się i jak tu znaleźć gacie? Dzień dobry, niedzielo. Dzień dobry, Gdynio. Jedziemy na start biegu. Andrzej jeszcze się nie obudził. Czeka na Uberka. 14 minut. I ruszam na start biegu górskiego w Gdyni. Półmaraton górski Gdynia 2022. Andrzej jedzie na start. Trzeba poszukać, gdzie te pakiety startowe są. No i jestem na górskim półmaratonie w Gdyni. Tam jest start. W tamtą stronę będę leciał po takich górkach. 600 metrów przewyższenia, 21 km. Pakiet odebrany, numer startowy jest. Z imieniem Andrzej, czas start. Zima jest, to musi być zimno, ale zimy nie ma. To teraz. A ja nadal robię hop, 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 chociaż nie zbieram już żelków. Komu w drogę, temu start. Fajtery polecieli. Nie wiem, czy tam widzicie, ale to tam właśnie ta ścieżka ludzików idąca do góry, to jest kierunek biegu tam, o, tam do góry. A ja już się wreszcie rozgrzałem, także czapka zimowa wrzucona do plecaka, bo jak jest zimno, to mi jest zawsze zimno. Pierwszy kilometr trasy, lecimy. Ja to mam zawsze głupie pomysły. Zapiszę się, a później go bolą nogi od biegania. Jakieś tam 600 przewyższenia. 21 km. Półmaraton. Zejdzie ino raz. Ale podoba mi się już. Sceneria fajna. Trasa oznaczona ideolo. Ale tyle ludzi biegnie, że i tak bym się nie zgubił pewnie. Wreszcie z górki. To co tygryski lubią najbardziej. A nie tam pod górę się męczyć. Około minus jeden. Pogoda fajna, śnieg nie pada. Żabami z nieba nie wali. To można lecieć. Czy to jakieś góry są, czy co?
Ale ze rowerem? Mogą dostać w domu, nie? No. Nie, rano miałem takiego odpędu, nie? Temu ciepła pożerka, herbata, a tu jakieś górki wymyślają, kałki malują, nie wiadomo o co chodzi. Buty wysłużone już, ale jeszcze dają radę, jeszcze się ładnie przyczepność trzyma. Pod górkę jakiś lód to się też trzyma, mimo tego, że żegluga już trochę starta, niestety. Ponad 1000 km wybiegały, to chyba czas najwyższy odwiesić je na kołku. Sznur biegaczów jak mrówków. Takie miłe okoliczności natury są, że nawet nie zauważyłem, że już przebiegłem 5 km. O, takie to. Jak na wczasach, leciutko, spokojnie. Nawet się ciepło zrobiło. Także 2,5 km i pierwsze żarcie. I znowu było z górki. Trochę błota. Teraz jak lodowisko, znowu wycięte drzewa, oznaczenie trasy i Andrzej biegnie tam, do przodu, do paśnika. Trójmiejski Park Krajobrazowy, a tutaj też drzewa wycięte leżą. Ja już tam nie wiem, o tym już zresztą mówiłem chyba. Ale tam nie wiem, czy to tak ma być, czy to jakieś inne dziwne pomysły. Brawo wy! Brawo ty! Dobrze, nogi nie bolą, łydka trochę ściąga, ale zawsze jakieś zimno to mi ta łydka trochę ściąga. A teraz znowu, kurczę, takie fajne zdjęcia robią. A ja znowu z telefonem w ręku i nagrywam. To nagramy sobie o pana fotografa. Siemano. I zobacz, Mario, jakbyś przyjechał, to byś zobaczył, że tu naprawdę wygląda jak w górach. No powiedz, czy nie? Kolego, wygląda jak w górach, czy nie? Wygląda, nie? Także Mario, teraz ty musisz przyjechać na Pomorze do nas. Za płasko u ciebie w górach. Ja to zawsze wymyślę jakieś dziwne biegi, a później mnie się nie chce. Ale jak to? Na biegu i ty idziesz? Jak to tak może być? To niektórzy pewnie powiedzieliby, że tu jest płasko. A ty idziesz na biegu? To na biegu się również chodzi? Tak, kurde. Na biegu też się chodzi. Nawet na półmaratonie. Półmaraton górski, Gdynia, Zmielony Andrzej na 7 km. Tak sobie kiedyś pomyślałem, że zacznę nagrywać filmy na YouTube'a podczas biegów. Będę pokazywał, jak to jest fajnie, leciutko, że sobie jedziesz na bieg, dostajesz pakiet startowy, numerek i sobie biegniesz. No to teraz mam. A tu da go jeść i pić. O tam.
A powiem wam szczerze, że ja głodny jestem. A to tylko woda pewna, ale to nic. Będzie gitać. Pięknie, prawda? Jak to zwykle. Podczas biegania można fajne miejsca zobaczyć. To nie jest łatwy bieg. To jest mega niełatwy bieg. To było niełatwe. Ale fajne. Skoro już znowu jestem taki zaszmarkany, no ale zimno jest. A tam było fajnie. Z górki fajnie. Wąska ścieżka, stromo i taki fajny, długi bieg. Na końcu trochę kręty. Rewelacja. Podoba mi się tu. Podoba mi się tu. Jak prawie wszędzie, wiem. Ale muszę to powiedzieć, bo tak chciał. Nie wiem, na którym jestem kilometrze, bo specjalnie nie patrzę na zegarek. Po prostu lecę wzdłuż trasy. Oznaczenia super. Różowe wstążki, a nie białe. Bo śnieg spadł. Także zgubić się nie da. No i te widoki. Te widoki przepiękne. Po prostu rewelacja. A jak się czuję? Czuję się zmielony. A dlaczego? Bo znowu mało trenuję. Półtora tygodnia laby. Bo mi się nie chciało. Więc teraz cierp. Ale myślę, że do celu, który chcę zrobić w 2023 roku, jest tak daleko, że zdążymy potrenować, zdążymy. A może jeszcze coś w grudniu wpadnie ciekawego? A może nie? Jak będzie mi się chciało, to pobiegnę, a jak nie, to nie, bo nic nie muszę. Znowu będzie pod górkę. Już wiem, na którym kilometrze jestem. Minąłem kilometr 10. Ino razi połowa trasy, ino razi meta. Drożdżówa i na pociąg do domu. A, no i medal. Medal też się przyda na pamiątkę. Przecież to jest ciężkie. Ciężko jest tak biegać. Ja pierdzielę. Górski półmaraton w Gdyni. Au! Cały czas ze mną Komin od chłopaków, od ekipy biegowej, od Reopole przyjechało do mnie wraz z żelkami. Zajebiście. Dzięki ludziska, dzięki. Już w poprzednim odcinku zobaczyliście podsumowanie, także już wiecie, ile będę kilometrów biegł za żelki. Było trochę błota. Zmielenie Andrzeja, to jest zmielenie Andrzeja. Andrzej się zmielił, Andrzej siły nie ma biec. Ojeju. Ale to jest przyjemnie się tak zmęczyć. I znowu z górki. I znowu ślisko. Przed chwilą z górki było błoto. Nie zdążyłem wam tego nagrać. A teraz z górki znowu ślisko. Trzeba uważać. Bo uważam, nie?
żeby się nie przewrócić. Ale jest tu fajnie. No i takie biegi pokazują, że trzeba wrócić do normalnego trybu treningowego, a nie takiego, kiedy mnie się chce, to wtedy biegam. Tylko normalnie rozpisać sobie znowu, chociaż częściowo, i robić te 3-4 treningi na początek w miesiącu, w tygodniu, a później wrócić normalnie w taki tryb, jak lubiłem najbardziej. 5-6 treningów minimum w tygodniu. Niekoniecznie biegowych, ale żeby cały czas być w sporym ruchu. Troszkę mi gębka zamarzła, ale myślę, że rozumiecie, co do was mówię. I znowu pod górkę. I znowu idę. No bo co mam zrobić, jak siły człowiek nie ma, żeby podbiegać. To sobie idę, mam dużo czasu. Za małe śniadanie zjadłem. Dobrze, że mam batonika. Uratował mi życie. Czekoladowy z orzeszkami. Pewnie mam zęby brudne od czekolady, ale to życie. Lecę, lecę. Albo nie lecę. Bardziej idę. Jadłem batonika. Czekam na nowy przypływ energii, żeby się pobudzić trochę. Jednak kanapka to była, to nie był dobry pomysł. Trzeba było przygotować tę jajówę. Tak jak ja to lubię. No ale trudno. Jak się nie ma, to się lubi, to się ma, coś tam, coś tam. Ciężko mi jest, no ciężko. Ale to tylko i wyłącznie moja wina jest. Tylko i wyłącznie moja wina. Za mało treningów, niezbyt dobre odżywianie. Piwko sobie pozwoliłem też znowu. Co jest bardzo niedobrym rozwiązaniem. A teraz nie mogę wleźć pod jedną, drugą, trzecią górkę. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Tereny są piękne. Z tego, że tutaj słyszałem, to teraz jest czwarta edycja i to jest pierwsza edycja, podczas której spadł śnieg. Zawsze było sucho albo mokro. A tam na zbiegach, jakby było mokro, to po błocie można byłoby polecieć na dupie. Powiedziałem dupa. No ale skoro gadam, to mam siłę też biec, nie? I powinienem cisnąć. No ale znowu jest pod górkę. Znowu idę zamiast biec. A to zapłaciłem za 3 godziny, czy tam nawet za 3,5 godziny, to się będę biegł. 3 godziny. Cierp Andrzej, cierp. Jak tu jest pięknie. Pięknie, prawda? A ja dalej cierpię, bo znowu jest pod górkę. Ojej. Czemu ty, Andrzej, nie trenujesz częściej, a później narzekasz? Ojej. Lecimy, lecimy. Trochę energii przybyło po kawałku czekoladowego batona. I trochę chce się od razu biec. Bo też jak im więcej maszerowałem, tym chłodniej mi było. Bo to człowiek już się trochę spocił. Później idzie i się robi zimno. Ale jakoś to będzie. Już niedaleko. Cieszę się widokami. Piękną pogodą. Aura iście zimowa. Jesienią. Słoneczko się tam nawet przebija. O, widzicie. Ale ciepłe herbaty to by mi się przydało. Oj, przydało. Nie chcę mi się za bardzo gadać, ale muszę wam to powiedzieć. Że dawno tak nie cierpiałem na biegu. Oj, dawno. Bym powiedział nawet, że to jest wszystko przejebane. Moje ciało dawno powiedziało stop. Na szczęście głowa motywuje.
biegnij Andrzej, dostaniesz medal, idziesz w drożdżówę i będziesz mógł jechać do domu. No nie, no ale cierpię, masakra. Ostatnie 6 km, jakoś to będzie, jakoś to będzie. Wyłączam się na jakiś czas. Brak herbaty na punkcie w taką pogodę to trochę Lipton. Pierwszy telefon poszedł się kaput. Zamarł, rozładował się do zera. Na szczęście mam firmowy i mam na czym nagrywać. Ojeju, jeju. Nie wiem, czy zdążyło się nagrać o tym, jak mówiłem, że zabrakło herbaty, albo w ogóle nie było na drugim punkcie. Szkoda, w taką pogodę przydałoby się. Oj, przydało. Trudno. Ino raki w domu. A teraz tu takie widoki. Zobaczcie. Takie oto. A tu Gdynia, tak? Jest? Kości sobą to przed ten. Tak jest ta stacja, tu się pociągi. A. Tu się łączy Gdynia Kostowa z Rumią. I teraz będziemy zaczynać drugą górę, wiesz? Co? Też trzeba pochodzić, nie? No tak. Nie wiem, w jednym miejscu stać. Oczywiście. Nie wiem. Ja też nie wiem. Ja też nie wiem. Ale wiem, że teraz czeka mnie zajebiste podejście. Takie sobie do góry. Teraz wam pokażę. Żeby jeszcze bardziej nie było lekko. Piesek patrzy, co te głupki robią. No idę. Idę, ledwo idę, ale idę. Ciężko. Ciężko. Dobra, teraz tu już chyba nagram coś tylko na mecie, bo naprawdę ociągam się, kurde, ale naprawdę nie mam siły. Jakaś kara na mnie tutaj się spotkała. Na zdrowie, kolego. Piechu mnie dogonił. Jasne, biegnijcie. Dzielniejszy pies ode mnie. Jestem tak zmielony, że ciężko mi jest nawet policzyć, ile kilometrów mi zostało do mety. Nie umiałem odjąć 21, odjąć 18. Musiałem na palcach to policzyć. Oznaczamy palce następującymi numerami. Nie ma lekko. Ja pierdolę. Znowu pod górkę. Chcę do domu już. Ostatni kilometr. Ostatni.
z rurki. Taka niespodzianka. Taki to prezent. Dobra. Starczy. Widzimy się z medalem. Elo. Medal zdobyty jest. Taki, o. Taki. I w prezencie makaron dostałem. Ja to, że dobiegłem do mety. Trochę szybko akcję z Uberem i dotarciem na Gdynię Główną, bo o 15.05 mam pociąg. Zakładam, że już wiesz, dziś spakowałem się, więc nigdy już nie wracaj tu. Nie wracaj! Zabieraj ten twój cech. Tak, przebierałem się w publicznej toalecie po biegu, bo na biegu nie było nawet namiotu, żeby się gdzieś tam skryć i przebrać się. Nawet nie zrobiłem sobie zdjęcia z medalem na mecie, bo było mnie tak zimno, że wolałem się szybko zapakować do najszybszej uberowej taksówki i dotrzeć po prostu na dworzec. Jak widzieliście, musiałem przebierać się w publicznej toalecie, bo organizator nie zadbał przy takiej piździawie, żeby gdzieś się można było skryć chociaż na chwilę i swobodnie zdjąć galoty i ubrać ciepłe. Muszę też niestety powiedzieć o tym, że zabrakło herbaty na punkcie na 15 kilometrze, która by spowodowała u wielu z nas troszkę motywacji i więcej siły. Kilka słabych płyt, spalbumę stąd już skoro świt. Wypad, ty Edek, a ty co mnie tutaj zaczepia? I tak oto kończy się przygoda w Gdyni, że na dworcu. Widzenia. Ale zaraz, że ja sam jadę, że nikt tym pociągiem nie jedzie. Tu i tu. Teraz tak już na spokojnie, do widzenia.